Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Bruno Nurzycki, to są Media Narodowe lub kanał Historia Bez Mitów. Zapraszam Państwa na program Zagadki Historii, w którym będziemy mówić o zapomnianej, pomijanej, na nowo odkrytej tak naprawdę niedawno bardzo ważnej bitwie na północnym odcinku toczącej się operacji w obronie stolicy. Zapraszam serdecznie na ten obrazoburczy, jak nie mam program. Cóż, to już kolejna część poświęcona tak zwanej Bitwie Warszawskiej w naszej telewizji, w Zagadkach Historii. Poruszamy tutaj niepoprawne, mało znane wątki związane z obroną Polski w 1920 roku. Moim gościem w studiu jest znawca tej właśnie wojny, znakomity specjalista i odkrywca, no pionierski badacz tych wydarzeń, pan profesor Lech Wyszczerski. Witam panie profesorze kolejny raz. Dzień dobry. I niezmiennie tutaj dziękuję panu za wizytę w studiu, jestem zaszczycony. Panie profesorze, oddzielny odcinek zdecydowaliśmy się zrobić właśnie o walkach na północy. Poprzednią część zakończyliśmy właśnie na 15 sierpnia, kiedy to dobiegły końca w zasadzie te walki na przedpolu stolicy, do których to niejednokrotnie, jak wykazaliśmy w tym odcinku, już od razu zachęcam państwa do znalezienia tego odcinka. Tutaj będzie, można sobie włączyć, będzie pojawi się tutaj karta. Zachęcam państwa, żeby znaleźć ten odcinek, ponieważ tam ukazujemy, że wyolbrzymiono niejako znaczenie tego odcinka przedpola Warszawy. Natomiast co się okazuje, pomija się do dziś tak naprawdę kluczowe i zasadnicze znaczenie walk, które odbyły się na południu, ponieważ jak także w poprzednich odcinkach to powiedzieliśmy... Na północy. Jak powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach, Sowieci w pewnym momencie zmienili zasadniczy kierunek swojego natarcia. I nie była to bezpośrednio stolica, ale zajście tej stolicy od północy, jak niektórzy twierdzą, manewrem paskiewiczowskim. Zatem, panie profesorze, dlaczego tak ważne jest to, co się wydarzyło na północy? Kto tam dowodził? Co tam się wydarzyło? No, otóż już rozkaz Polski z 6 sierpnia o przegrupowaniu wojsk zakładał utworzenie nowego związku operacyjnego 5 Armii. 5 Armia była stworzona tylko i wyłącznie na okres bitwy tej na przedpolach Warszawy, że była jasność. Ale sama zapowiedź utworzenia tej 5 Armii nie oznaczała od razu wcielenie jej w życie. Dopiero 6, 7, 8 następują pewne, powiedzmy, przygotowania organizacyjne, a ten, który przyszło dowodzić 5 Armią, generał Sikorski, Władysław Sikorski, praktycznie dopiero 11 przybywa i obejmuje dowództwo tej armii. Armia ta jest wyjątkowo improwizowanym związkiem operacyjnym. To znaczy powstaje z różnej zbieraniny różnych formacji. Początkowo ona miała być tworzona na bazie 17 Dywizji Piechoty oraz różnych grup ochotniczych, tak zwanych, które później przekształciły się w Dywizję Ochotniczą. Kiedy jednak w zasadzie 12 tutaj zorientowała się strona polska, że ten kierunek północny będzie odgrywał wiodącą rolę, zapadła decyzja o wzmacnianiu tego. Skierowana została między innymi jedna z bardzo ważnych dywizji Wojska Polskiego, 18 Dywizja Generała Krajewskiego Piechoty, która się w tej operacji czy tam kampanii ukraińskiej bardzo dobrze sprawdziła. Do tego włączono także część, a później całą 9 Dywizję Piechoty. Sukcesywnie przybywały nowe formacje, które zwalniane były w toku działań. O co chodziło naprawdę? Ja sugerowałem w poprzednim odcinku, w którym mówiliśmy o tym, co się działo w Przedmościu Warszawskim, ogromny szok, jakie przeżyło dowództwo, czyli szef sztabu generalnego i dowódca frontu północnego na wieś o przełamaniu pozycji pod Radzyminem i zajęcie Radzymina.
W związku z tym pojechał zarówno generał Rozwadowski wraz z generałem Hallerem i Weygandem na stanowisko dowodzenia generała Sikorskiego. Ono miało być w Modlinie, ale Sikorski przeniósł je do nowego dworu mazowieckiego, bowiem chciał trochę w spokoju, a nie w twierdzy pracować. I tam no, niejako powstała pierwsza idea wykorzystania tej piątej armii tylko do działań obronnych, ale do działań jakichś zaczepnych. Oczywiście armia ta nie była zupełnie przygotowana. Ona się dopiero koncentrowała w różnych odcinkach. Objazd tej armii, tych odcinków armii, który 12 Sikorski dokonał, był bardzo dla niego szokujący. To wszystko była zbieranina, niedozbrojone, nieobute wojsko i tak dalej. I Sikorski jednak, co może spowodowało, że Sikorski został wyznaczony na dowódcę 5. Armii. Sikorski wcześniej był przecież w konflikcie i to dość poważnym konflikcie z Piłsudskim personalnym. Już od czasów NKN. Tak, tak. Ale i po gdy wojna się rozpoczęła, on był na bocznym, ta wojna polsko-rosyjska, on był na bocznym torze i jeszcze. Dowodził tak grupą Polesko jako pułkownik, awansowany na generała dopiero w marcu 1920 roku. Później dowodził, załóżmy, też tą grupę Polesko w czasie odwrotu z nad Auty i Berezyny na Polesiu. Ale był, niejako miał pewne cechy charakteru, które były niekonwencjonalne. A mianowicie był wyjątkowo, powiedzmy sobie, pryncypialny w stawianiu zadań i egzekucji tych zadań. Jednym z pierwszych jego rozkazów, które on wydał w 5. Armii, a tak powiem, że ja mam już przygotowaną książkę o 5. Armii, na razie w komputerze jeszcze, to był rozkaz oficerski, w którym jednoznacznie podawał, że za nawet zachwianie wiary w decyzję jakąś, to jest sąd polowy i rozstrzelanie. A więc bezwzględny, wręcz nawet brutalny, powiedzmy sobie, wobec katry. Defetyzmu. No a tak, ale tam była potrzeba taka wówczas. To towarzystwo było, jak to mówią, w różnym stanie emocjonalnym. Większość była z odwrotu tegoż. Trzeba było to wziąć karną, twardą ręką za buzię. I 13 jest decyzja wypracowana, Rozwadowski, Haller, ażeby właśnie wykorzystać tę armię już konkretnie do zwrotu zaczepnego nad Wkrą. I toczy się rozmowa, bo rozkaz został przez Front Północny opracowany. Zagórski jako szef sztabu prowadzi rozmowę z Sikorskim i stawia mu te zadania. Sikorski mówi tak: jeżeli byśmy mieli rachować na papierze, to może i jestem zdolny. Ale jeżeli przeliczyć to, co jest efektywne, to żadnym powodem nie jest, ażeby można było 14 uruchomić ofensywę. Po prostu nie ma możliwości takiej. Rozmowy w transa się generał Józef Haller. Dodam, że zachowała się treść tej całej rozmowy. Tak, w przebiegu jest ona, zachęcam Państwa, by ją też odnaleźć, jest ona w przebiegu niezwykle dramatyczna i jest doskonałym przykładem, w jakiej nieprawdopodobnie dramatycznej sytuacji została postawiona 5. Armia, gdzie desperacko błaga się ją o działanie. O działanie. A tymczasem ona jest po prostu niezdolna. Niezdolna bo nie do działań ofensywnych jeszcze. Włącza się do tego między innymi Józef Haller, dowódca frontu, mówi: generale, jesteś zdolny do tego i tak dalej. Na ambicje mu wjeżdża. Sikorski w końcu wytargował jedno, że ta ofensywa nie rozpocznie się 14 rano, a w południe. Zadanie rozpoczęcia tej ofensywy otrzymał generał Krajowski.
który na czele 5 batalionów piechoty plus... 18 dywizja, no ale... Żelazna dywizja polska. No, nazywana i tak była. Między innymi ona się właśnie na Ukrainie tam bardzo sprawdziła. Między innymi, ale on i jeszcze tam dwie baterie artylerii i rozpoczął rajd wzdłuż w Kry, od Sochocina zaczynając, do ujścia w Kry, do Narwi. Był to ogromny szok dla Rosjan, ponieważ oni bez obstawy, bez ubezpieczeń parli w kierunku zachodnim. Doszło do kilku potyczek, bo to trudno mówić o bitwach, ale potyczek, których niektóre oddziały rosyjskie zostały wprost rozbite całkowicie. Szok zapanował ogromny, między innymi także w sztabie Tuchaczewskiego. Co tu się dzieje? Naraz jakaś tutaj nowa armia się pojawia, która rozpoczyna działania ofensywne, ba nawet w rozkazie Sikorskiego jest, że mają odzyskać utracone pozycje do Ożyca, że taki Ożyc włącznie tego. Oczywiście był to przejściowy sukces, bo kiedy podeszły główne siły trzeciej armii rosyjskiej i części 15 armii, przewaga sił była zdecydowanie niekorzystna dla strony polskiej. I tu jest ta legenda Borkowa, o której będziemy jeszcze mówili. Otóż te działania strony polskiej 14 pod wieczór wygasają zupełnie. Tragedię przechodzi Brygada Syberyjska, pułkowa Brygada Syberyjska pułkownika Rumszy, Kazimierza Rumszy, z której jeden pułk zostaje całkowicie pod Borkowem rozbity. Sikorski przyjeżdża nocą nad Wkrę i porządkuje osobiście nawet tą brygadę. Na drugi dzień przy wsparciu tam innej te Borkowo zostaje odzyskane. Ale niewielka potyczka, klęska wręcz Wojska Polskiego została wyeksponowana do rangi wielkiego wydarzenia historycznego i umieszczona już w pierwszej odsłonie Grobu Nieznanego Żołnierza do dnia dzisiejszego figuruje z napisem Borków malimy literkami Kynasiec, trzeba mieć okulary, nie wiem, albo lornetkę, żeby to dostrzec. I data jest tam 14-18, co jest zupełnym nonsensem, ja to całkowicie zbijam. I proszę wyobrazić sobie, że ta potyczka zostanie no jak to mówią, tak mocno wyeksponowana, wyolbrzymiona, że jest na takim eksponowanym miejscu na grobie nieznanego żołnierza. Pytanie dlaczego? Ja sobie zadałem takie pytanie. Ja muszę tutaj wejść, panie profesorze, bo nie powiedziałem tego na wstępie, w innych odcinkach o tym wspominałem, ale teraz to podkreślę. Pan profesor jest badaczem pionierskim, jak już to mówiłem, ale w najbliższym czasie lub też prawdopodobnie, jak oglądacie państwo ten program, już ukazały jest się w magazynie. Zwłaszcza Nasielsk. Praca Nasielsk 1920, książka obrazoburcza, ponieważ ukazująca kluczową bitwę, która przez lata była wymazana, proszę państwa. Dlatego znajdźcie tą książkę, wydawnictwo Bellona, seria historyczne bitwy Nasielsk 1920, jedna z najważniejszych bitew wojny z bolszewikami. Oddaję panu głos. Ja tylko dodam, że 15 sierpnia jest promocja tej książki właśnie w Nasielsku z moim udziałem, tego, gdzie udało się przekonać lokalne władze i społeczeństwo, jaka to była bitwa, bo było do tej pory nieświadome czegoś takiego, że w ogóle to miasto odegrało taką rolę. I kiedy 14 zostały zahamowane te działania już ofensywne strony polskiej, no powiedzmy Sikorski na 15 wydaje rozkaz rozpoczęcia właśnie działań na kierunku Nasielska. Tu już są siły na tyle już zgromadzone, ofensywne. Ale nie skończył pan, dlaczego ten Borków został tak rozdęty? Bo... No to ja powiem dalej, dlaczego on został rozdęty. Tego, bo rozdęcie jego to jest, powiedzmy, polityka historyczna, która się czyli wiąże. Czyli to na koniec. Dobrze. Na końcu dobrze. Powiem o polityce historycznej. I rozpoczyna się dwudniowa bitwa o Nasielsk. Bitwa, która całkowicie pokrzyżowała Tuchaczewskiemu plan marszu na Wisłę, na kierunku Wisły.
ponieważ pod Nasielskiem, nad w kierunku Nasielska, skupione zostały trzy dywizje Armii Łazarewicza i dwie dywizje Armii Korka, a później jeszcze pozostałe dywizje także dochodziły, czyli gro wojsk tych, powiedzmy, poza czwartą armią, która nadal szła tam na kierunku zachodnim, które tutaj zostały zaangażowane w tą bitwę. Bitwa 15 jest nierozstrzygnięta. Jest jedynie co? I to jest bardzo ważne, że trzeba powiedzieć, że jest zahamowanie parcia rosyjskiego na zachód. Bitwa na dobre rozpoczyna się następnego dnia 16. Dopiero w południe, powiedzmy, generał Osiński jako dowódca 17. Dywizji Piechoty przy wsparciu lotnictwa, nawet i pociągów pancernych, rozpoczyna ofensywę taką w dużym stylu i dokonuje włamania w linie obronne rosyjskie. Następuje odwrót Rosjan. Nasielsk zostaje zdobyty. Dwie daty są, 16 godzina i 16.15. Te daty wynikają z dwóch pojęć, a mianowicie jest Nasielsk miasto i Nasielsk stacja kolejowa. Oddalone Nasielsk miasto od stacji kolejowej 3,5 km. I o 16 zajęte zostało Nasielsk stacja kolejowa, a o 16 generał Osiński wkracza na czele jednego z pułków tej dywizji do Nasielska, opanowując to miasto. Za to otrzymuje order virtuti militari bezpośrednio od generała Sikorskiego, bo dowódcy armii mają pewien limit na to. Natomiast postawił mu zadanie w ostatniej tej fazie generał Sikorski. Albo zwycięstwo, albo i virtuti militari, albo sąd wojenny. Czyli nawet przed generałem, jeżeli nie wykona zadania, groźba sądu wojennego. Do Nasielska z trzech stron wkraczają. No właśnie ta 17. dywizja, 9. dywizja, część dywizji ochotniczej i jeden z pułków, ten nierozbity Brygady Syberyjskiej. Czyli o Nasielsk walczy po naszej stronie 3,5 dywizji przeliczeniowej piechoty, po stronie rosyjskiej 5 dywizji. Jest to załamanie kośćca niejako frontu zachodniego Tuchaczewskiego. Tuchaczewski na to zareagował w następujący sposób. Ściągnąć nawet z czwartej armii, tej, która tam jest już prawie nad Wisłą, część dywizji, konkretnie dwie dywizje piechoty, żeby zaatakować podstawy zabezpieczające tej piątej armii, czyli wygrać bitwę opłońską. Może jeszcze w przyszłości napiszę bitwę opłońską, bo one się układają w logiczną całość. Nasielsk, Płońsk następnego dnia, próba ponownie obejścia Sikorskiego i Ciechanów, o którym za chwilę powiem jako zadanie, które jest też rozgrywane. Czyli 15 Tuchaczewski rezygnuje już, jeszcze oficjalnie tego nie podając, idei parcia na Wisłę. Co się dzieje jeszcze oprócz tego Nasielska? Oprócz tego Nasielska na północy, właśnie tam, gdzie czwarta armia no, ma swoje podstawy wyjściowe, tam gdzie jest sztab, dowództwo armii. I radiostacja. Słucham? I radiostacja. I radiostacja. Jest takie miasto, nazywa się Ciechanów. Powiem, że jestem rodakiem tego miasta. Otóż postanowiłem także przywrócić właściwą rangę także i temu miastu, wydając też książkę, która będzie na 15 już na pewno, bo następną promocję o 16, nie, o której o 15 mam w Nasielsku, a o 18 w Ciechanowie. Zatem dwie książki z serii Historyczne Bitwy. W jednym dniu. W jednym dniu, proszę Państwa, ewenement. Pan profesor napisał książkę o bitwie o Nasielsk, tak. odkłamując tą i bitwę. Teraz ja się cieszę, bo po postulatach pierwszy raz takie rzeczy się dowiadujemy. Oraz bitwa o Ciechanów, zatem przejdźmy do Ciechanowa. Ale zanim jeszcze powiem o Ciechanowie, powiem, że ja to ten Nasielsk walczyłem 5 lat. Mhm.
po prostu nie ma siły przebicia tak za bardzo, żeby wejść powiedzmy z czymś takim. No ale udało się i chwała za to, że się udało. Natomiast także byłem zafascynowany powiedzmy sobie też tym, co działo się w rejonie Ciechanowa, pochodząc z takiej wioski tam 7 kilometrów wówczas od Ciechanowa oddalonej, gdzie jako młody chłopak jest obelisk postawiony na miejscu kaźni polskiego oficera z 201 Pułku Ochotniczego Pułku Piechoty, podporucznika Tadeusza Wrzesińskiego. Piękny taki granitowy pomnik na łączce takiej ogrodzonej, rodzina to tego, i w pobliżu na drodze polnej kapliczka, gdzie ci oprócz tego także spoczywali kolejni ofiary zamordowanych przez kozaków żołnierzy. I to mnie jako inspirowało do tego, żeby dojść prawdy o tym, co się w tym Ciechanowie działo. Ciechanów po raz pierwszy został zajęty przez Rosjan 8. Wkroczył trzeci korpus Gaja. Następnego dnia, załóżmy, poszedł dalej na Mławę, ale 10 jest, w tym czasie była 8 brygada jazdy generała Karnickiego, która miała takie zadanie, powiedzmy, buszowania na tyłach przeciwnika. I tam był 203 pułk ułanów, w Kaliszu zresztą sformowany ochotniczy pułk ułanów majora Zygmunta Podchorskiego, który 10 zajął z nienacka Ciechanów. Przez jeden dzień był opanowany Ciechanów. Dopiero podejście, powiedzmy, dywizji, 54. Dywizji Strzelców, no niejako zmusiło do odwrotu. To była ciekawa inicjatywa opanowania tego Ciechanowa, bo z jednej strony kawaleria, z drugiej pociąg pancerny i pociąg drugi wiozący na lawetach czołgi, które no niejako atakowały z drugiej strony. Ale skończył się jeden dzień i skończyło się panowanie polskie w Ciechanowie. I jest data 15. Ta data bardzo istotna. 15 jest mianowicie drugi rajd polskiego 203 pułku właśnie ułanu Podchorskiego na Ciechanów. I tym razem Ciechanów jest siedzibą, miejscem stacjonowania dowódcy 4 Armii Szuwajewa, sztabu polowego tej armii. Sztab polowy tej armii został rozmieszczony w ówczesnej cukrowni takiej. Natomiast dowódca tam w takim hoteliku jedynym, który był wówczas w Ciechanowie. Kiedy, jak to mówią, pojawili się polscy kawalerzyści, Szuwajew uciekł samochodem w kierunku zachodnim do Sierpca. Natomiast sztab polowy, ten w cukrowni, no dowódca tego radiostacji, która była armijną radiostacją, tego postanowił zniszczyć radiostację, ponieważ obawiał się jej przejęcia, zwłaszcza kodów przejęcia przez stronę polską, i sztab pojechał w kierunku przeciwnym na Łomży. Zupełnie w przeciwnym kierunku. W związku z tym Szuwajew utracił możliwość na pewien okres czasu, no powiedzmy, dowodzenia. Brakowało radiostacji, Bo dodajmy jeszcze tutaj widzom, że armie miały dwie radiostacje, ale w przypadku Armii Radzieckiej było właśnie tak, że jedna radiostacja była niejako w ruchu, tak, a druga była na miejscu... Polowa, tak zwana, tak, przy sztabie. Zatem w momencie, kiedy przejęto radiostację, która była rozstawiona, nie było radiostacji przez pewien czas innej rozstawionej. On zaczął korzystać z radiostacji dywizyjnych. Później, kiedy się przemieszczał, ale w każdym razie sparaliżowany został system dowodzenia. Niektórzy historycy próbują nawet lansować mit cudu nad Łodynią. Łodynia to niewielka rzeczka przez ten Ciechanów przepływająca, kojarząc się z tymi wydarzeniami związanymi z tą radiostacją i ucieczką Szuwajewa. Mimo całej sympatii do mojego rodzinnego miasta, nie był to żaden cud. Było to, powiedzmy sobie, przypadkowe faktycznie, ale przy zagrożeniu zniszczenie tej radiostacji.
Też musiałem walczyć na konferencjach z mitami dotyczącymi, gdzie ta radiostacja została rozmieszczona. Różne no bo to były... utarło się, że radiostacja została zniszczona przez Polaków, czy też zdobyta. Tak, to znaczy inaczej mówiąc, Podchorski w swoich wspomnieniach pisze, że tak, kawalerzyści ją zniszczyli i tak dalej, a to są przechwałki tego. Żadnej kawalerzyści nie dotarli w tym Pan czasie. Pan dotarł do dokumentów? Tak, no, dowódca tej radiostacji dwa dni po tym pisze meldunek do sztabu polowego, ale to już frontu tego zachodniego o przyczynach zniszczenia. I jest to w dokumentach polskich przyjętych przez szyfrogramy polskie, przez powiedzmy polski radiowywiad. Czyli Sowieci dokonali samozniszczenia? Samozniszczenia tej radiostacji. Nadanie, jest próba nadania temu, no powiedzmy, wydarzenia spektakularnego w postaci, no powiedzmy, wielkiego wyczynu naszego związanego z zniszczeniem. To znaczy wyczyn jest w czym? Że unieruchomiona została rzeczywiście ta radiostacja, że był system dowodzenia, powiedzmy, zakłócony, że Szuwajew nie miał możliwości reagowania na bezpośrednie rozkazy Tuchaczewskiego. Właśnie, czym to skutkowało? To skutkowało to między innymi tym, to może dalej, ale no, bo nastąpiły no, niesamowite zdarzenia. Czwarta armia parła na wschód. Perturbacje, cały czas parła. A tego dopiero pośrednio, no, załóżmy to był 16, dostali rozkaz 18 i 53 dywizja kierowania się na Płońsk, co mówiłem, dla natarcia na tyły 5 armii, a jednocześnie największe zagrożenie dla strony polskiej na tej obronie tej Dolnej Wisły to stwarza III Korpus Konny Gaja. Już 14 był on w miejscowości Bobrowniki pod Toruniem. Podjął próbę forsowania Wisły z marszu, co się nie udało. Nie było środków przeprawowych tam, nie, to jest na wysokości Nieszawy, te Bobrowniki. Następnego dnia podjęto decyzję zdobycia mostu pod Włocławkiem. Po dwudniowych walkach most ten też nie zdobyto, ponieważ Polacy go zniszczyli, podpalony został ten most. I nieudana została próba Gaja sforsowania Wisły, niejako w rewanżu, ale to w cudzysłowie mówiąc, w rewanżu. Gaj postanowił, no, kiedy już Tuchaczewski inne miał pomysły, przekroczyć Wisłę w Płocku. I rozpoczęła się Gehenna Płocka 18-19. Ale to jest oddzielna sprawa, nie łączmy z tej sprawy. Ja dodaję zawsze, że Gaj był odpowiednikiem Budionnego na Ukrainie. To znaczy tak. Zagony niezwykle brutalne zwyrodnialców. Ormianin z pochodzenia. Tak, brutalizm ogromny. Ja się pokuszę też jeszcze o napisanie w ramach serii historycznej bitwy Grupa Dolnej Wisły, która broniła tej Wisły. Bo tam jest i flotylla, jest i inny. Ale wracając do tego Ciechanowa. Ciechanów ten urósł do takiej rangi, że po tych wydarzeniach, co się miały miejsce w Ciechanowie, Tuchaczewski całkowicie wstrzymał ruch wojsk swojego frontu nad Wisłą. Postanowił, wydał rozkaz zniszczenia 5 armii. Sikorskiego. Nie udało się co prawda zrealizować tego zamiaru, ale cóż, została cały front Tuchaczewskiego niejako, powiedzmy sobie, zneutralizowany. Nie miał zdolności ofensywnej. Pod Nasielskiem 16 poniosła klęskę idea marszu na Wisłę. Jako dalej tu są działania zmierzające do tego, jak tu się cofać będzie na zachód. I teraz, gdy doszła do Tuchaczewskiego, ale to dopiero 17, wiadomość o tym, że ruszyła kontrofensywa z Nadwieprza, to niejako przesądziło te dwa wydarzenia o tym, że 18 ostateczną wydał decyzję odwrotu na zachód. I zaczął się już etap odwrotu Tuchaczewskiego z różnymi perturbacjami na zachód. I teraz z Ciechanów jest jeszcze jedna data końcowa, 19,
kiedy Cichanów został zdobyty ostatecznie, został zdobyty tym razem nie przez kawalerię, a przez jedną z brygad, a konkretnie tak naprawdę 205 Pułk Ochotniczy majora Monda. Też znany trochę Zagończyk, musimy to powiedzieć, bo na w okolicach bardziej Litwa, Białoruś, tam także bardzo aktywny tak, był. Tak, tam on przekroczył Niemen, między innymi to zadecydowało później o tej drugiej operacji niemieckiej o sukcesie. Ale tutaj on wkroczył do Nasielska, do tego Cichanowa. Cichanów został ostatecznie zdobyty. Ale czym jeszcze jest bardzo ważna jako idea tych dwóch niejako wydarzeń? Otóż 15 można uznać, że nie ma żadnego przełomu jeszcze w bitwie tej toczonej nad tutaj, nazwijmy, niech będzie tam Bitwa Warszawska, tego nie ma żadnego przełomu. Zajęcie na tego Radzymina nie jest żadnym przełomem. Nasielsk jeszcze w toku jest, dopiero 16 jest zdobyty, czyli prawdziwe przełom, prawdziwe święto powinno być obchodzone 16, a nie 15 sierpnia. Panie profesorze, chciałem jeszcze poruszyć kilka wątków. Proszę. To znaczy, czy na tym właśnie odcinku Piątej Armii nie widać zwłaszcza jakiegoś takiego opatrznościowego, można powiedzieć, zjawisk, ponieważ kiedy łączyć to z innymi zjawiskami, także opatrznościowymi, moim zdaniem na Ukrainie, gdzie tym zjawiskiem opatrznościowym niewątpliwie była ta obsesja Stalina, Budionnego, no i Jakira, by atakować ten Lwów uparcie, zamiast iść na pomoc Tuchaczowskiemu. Na środkowym odcinku, gdzie też możemy zaobserwować swego rodzaju dziwne zjawiska, jak chociażby ukazanie się, do dziś sprawa jest badana, przez niektórych negowana, krytykowana, ukazanie się w okolicach Wólki Radzymińskiej Matki Bożej chociażby, lub też na północy słynna sprawa tej radiostacji, która spowodowała to, co pan tutaj powiedział. Tylko cudo nad Łudynią, rzekomo. Tak, że armia czwarta, która nieświadoma tego, że trzeba wesprzeć 15 armię, zamiast ją wesprzeć, to idzie dalej na zachód, rozchodząc się kompletnie, pomagając tym samym 5 armii Sikorskiego, która pomagając, bo gdyby ona uderzyła naprawdę, to nie miał szans. Nie miał szans. No i właśnie. To znaczy, opatrznościowe zdarzenia, opatrznościowe zjawiska. To znaczy ja w cuda nie bardzo wierzę, ale w łódź szczęścia wojennego i Sikorski miał szczęścia w tym wypadku na pewno. Łódź szczęścia było to, że powiedzmy sobie zdołał zmobilizować tych żołnierzy. Jak Witos przyjechał do Nasielska następnego dnia po tej bitwie, to tego, jak zaczął rozmowę z tymi chłopakami, ochotnikami, część podobnież nawet była Starnowa, jego okręgu wyborczego, to mówi, jak to? Uciekaliście przed tymi kozakami, a teraz ich wypieracie, a oni mówią, no bo myśmy teraz zrozumieli, że ich to można wyprzeć i tak dalej. Tego, czyli zupełnie inny duch moralny wstąpił w tych żołnierzy. To był ogromny wysiłek narodu, całego narodu, ale tych także ochotników, tych, którzy nie umieli strzelać, szli, ginęli i tak dalej. I chcę powiedzieć jedną rzecz na końcu. No, związano z 5 Armią. A mianowicie, dlaczego poszła w odstawkę? Poszła, powiedzmy, historia tej 5 Armii. No właśnie, bo to jest nieznane. Ukazaliśmy tutaj, że ta bitwa już nie tylko o Nasielsk, ale także o Ciechanów. Ale i inne jeszcze działania, bo jeszcze były inne działania tej armii. No są zapomniane, nieznane. Z czego to wynika? Dlaczego? Wynika, moja teza, oczywiście. Wynika to teza z tego, że kiedy, jak to mówią, groźba wisiała nad głową, to Sikorski był dobry. Kiedy groźba minęła, Sikorskiego trzeba było ponownie wyeliminować. Trzeba było? To znaczy, kto, kogo pan ma na myśli? Zapewne Józefa Piłsudskiego. Nie tyle Piłsudskiego osobiście, co cały obóz piłsudczykowski. To był dla nich przeciwnik, chociaż legionista. Prawdę powiedziawszy. To był dla nich przeciwnik jednoznaczny i dlatego historiografia tuż po tej wojnie i te różne te nie do końca jasne sprawy związane z tymi materiałami, które były zbierane z tej, w ogóle z tej bitwy, te Rozwadowskiego zastrzeżenia co do tego, te Piłsudskiego, Kupiera. Że zostały tam sfałszowane dokumenty i tak dalej. Chodzi o to, że
kiedy powstawała Księga Pamiątkowa w 1930 roku dotycząca tej wojny, Piąta Armia nie została w ogóle uwzględniona. W ogóle to jest też dramat, ale to też na inny program. Dramat tak. badawczy, ponieważ tej wojny, jak się okazuje, nie przepracowano, bo w dużej mierze Józef Piłsudski nalegał na to, by tej wojny nie badać. Tak. Nie chciał, żeby ta wojna była badana. Myślę, że okazało się to, jaki wielki to był błąd, jakim było to dramatem w 1939 roku, kiedy się okazało, że Tuchaczewski na przykład, pisząc Pochód za Wisłę, bardzo krytycznie przeanalizował błędy, jakie popełnił tam. Zresztą Sikorski też w książce na Wisłę i w Crow. Tak, bo tylko to jest też półprawdy. Tuchaczewski krytycznie mówi, ale post factum. Chce się usprawiedliwić też z pewnych swoich rzeczy. Ale dokończę tylko tą myśl o Piątej Armii. Chcę powiedzieć, że ona nie była obecna w historiografii niemal zupełnie. Doktorat, który został obroniony w Wojskowym Instytucie Historycznym na temat Piątej Armii, nie miał szansy publikacji. Zakaz był, tak? Zapis. To znaczy zakaz. Nie, wydawcy się nie wyrażali zgody na publikację. No to przecież nie zakazy są. Nie było już cenzury, załóżmy, w latach 90. Mówi pan o latach 90. Tak, już nie było cenzury jako takie, ale są inne formy. Wydawca może nie przyjąć oferty i wszystko. Chcę powiedzieć, że nie było konferencji poświęconych temu. Naprawdę. Oprócz mnie jeszcze pan profesor Janusz Szczepański, też rodak spod Płocka i tak dalej. Próbowaliśmy niejako przywrócić tą prawdę. On też napisał, ale bardziej o politycznych takich działaniach na Mazowszu i Podlasiu związanych z tym. Nie było inaczej mówiąc atmosfery politycznej. Myślę, że ten brak atmosfery trwa do dziś w pewnym Chyba sensie. Tak. Bo są pewne środowiska, którym po prostu nie zależy na propagowaniu tego typu informacji. Ja chciałem jeszcze spytać, właśnie skoro jesteśmy przy Józefie Piłsudskim, moim ulubieńcu, chciałem spytać pana profesora, jakby pan porównał, o ile oczywiście miałby ochotę, porównał, w jaki sposób Józef Piłsudski sprawdziłby się na przykład na miejscu Sikorskiego, ponieważ zauważam tutaj pewnego rodzaju podobieństwo. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Józef Piłsudski, jak i Sikorski miał bardzo ważne zadanie, to znaczy zagrzania wojsk do boju. Tak. Z tą jednak różnicą, że armia Sikorskiego została stworzona nagle, była bardzo mocno, miała bardzo mocne niedobory. Tak? Różne, materiałowe, inne. Tak, nie miała czasu na oddech tak naprawdę. Tak. I tenże Sikorski był postawiony w sytuacji, kiedy musiał natychmiast improwizować i podejmować decyzje w moment. Natomiast jaka zachodzi różnica w przypadku Józefa Piłsudskiego w adekwatnej sytuacji? Miał czas na to, żeby tę grupę manewrową sformować. Miał dwa dni na to, ponieważ co do 13 sierpnia, delikatnie mówiąc, jestem tutaj sceptyczny, ale o tym będzie jeszcze w przyszłości być może jakiś inny mój program. Natomiast 14 i 15 sierpnia, kiedy Józef Piłsudski, będąc obecnym tam, rozdając ordery, tak, zagrzewając te oddziały do walki, tak, miał czas na to, miał czas na ten oddech. Wojsko nie było złe, ponieważ pierwsza, trzecia dywizje legionowe to były dywizje I czwarta armia nie była zła, bo w to jest armia poznańskie dywizje, były między innymi 14 dywizja. Tak, 14 dywizja była dywizją poznańską. Poznańską tak. Oczywiście była... W, tak. 21 piechoty górskiej jeszcze do tej grupy manewrowej przejdziemy, oddzielny program zrobimy, ale ja chciałem się pokusić takie porównanie. Zatem jak pan myśli, czy Józef Piłsudski odnalazłby się na stanowisku Sikorskiego w tej sytuacji, jaką właśnie miał Sikorski? Ja powiem tak, że nie jestem zwolennikiem gdybania w historii. Co by było, gdyby było. No oczywiście. Tak. Rozumiem. Ale tak patrząc na osobowości dwóch tych, wydaje mi się, że Sikorski był tą osobą, która akurat do takich rzeczy była predestynowana. Kolejny raz opatrzność, panie profesorze. No niech tam będzie jej opatrzność, ale była predestynowana. Ale ja powiem pewną rzecz związaną właśnie z tym Nasielskim. Kiedy ten Nasiel został zajęty, przyjechał Sikorski i natychmiast rozkaz niedopuszczenia, żeby cofające się dywizje 3 Armii Mazarewicza przekroczyły Narew. Natychmiast rozkaz, jeszcze raz powtórzę z panem, gdzie pan powiedział, że Sikorski natychmiast wydawał rozkaz. Rozkazy, szybko tak. Podejmował decyzję. To jest bardzo ważna różnica z Piłsudskim. Ale co się dzieje? Po tych 3-dniowych walkach
Żołnierz jak stał, tak upadł. Żołnierz był niedokarmiony, żołnierz był senny i można było tysiące rozkazów dawać. Dopiero po dwóch dniach oprzytomnieli, dopiero ruszyli, ale tamci już przekroczyli naryw. I to jest minus, minus akurat, jeśli chodzi o... To znaczy, za bardzo pryncypialny był w pewnych sprawach. Rzeczywiście za dużo było wyroków także sądu doraźnego i tak, ale utrzymał dyscyplinę. Piłsudski prawdopodobnie nie byłby zdolny do tak radykalnych rozwiązań. Mhm. Rozumiem. Panie profesorze, jest jedna postać, w zasadzie jest ich więcej, ale jest jedna postać, którą tutaj chciałem szczególnie podkreślić, to znaczy generał Krajowski oraz 18. Dywizja Piechoty. Jest to jednostka, która zasługuje na oddzielny program Zagadki Historii, którą ze wszechmiar trzeba tutaj reklamować. Jednostka nieznana, powiem szczerze, nieznana jednostka wielu osobom, tak, nie jest tak promowana. No jest obecna dywizja nawiązująca Polska do jej tradycji w Siedlcach umiejscowiona. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ badając swego czasu historię tej jednostki, w ogóle samą postać Krajowskiego. Czecha zresztą z pochodzenia. Czecha z pochodzenia, tak. Chyba Kraliczek miał Karliczek nazwisko. Tenże generał Krajowski, po pierwsze w okolicach właśnie Nasielska niejako, nie powiem samowolnie, ale wyprzedzając nadejście rozkazów. Nie, on został skierowany właśnie do marszu na Ciechanów. Z tym, że wtedy zaangażowała się w walkę najbardziej elitarna 33. Dywizja Strzelecka, która była o tyle specyficzna, że miała w składzie jedną brygadę jazdy też. I doszło do bardzo krwawej, trzydniowej bitwy pod Salonową Górą. To jest około 15 km od Ciechanowa. Wyjątkowo krwawa bitwa z dużymi stratami i tak dalej, ale ona niejako pogrzebała już nadzieję Korka i na, powiedzmy sobie, utrzymanie tych pozycji pod Ciechanowem i tak dalej. On miał zadanie niesamodzielne. On takie zadanie otrzymał od Sikorskiego, ażeby po prostu, bo o co chodziło? Chodziło o to, że Piąta Armia otrzymała natychmiast rozkaz tworzenia blokady blokującej to czwartą armię rosyjską. Ta blokada miała być rozwinięta wzdłuż torów kolejowych Nasielsk Działdowo. No ale to już jest druga część, która wykracza niejako. Wróćmy do 18. Dywizji. Dlaczego tej dywizji konkretnie chciałem takiego podkreślić? Ponieważ jak się okazuje, badając historię tej dywizji, zauważyłem niesamowitą zależność, jeśli chodzi o tą jednostkę. Jest to absolutny ewenement. Ta jednostka była trzykrotnie w czasie tej wojny, w miejscu absolutnie kluczowym, jeśli idzie o utrzymanie frontu. Jest to ewenement. Zachęcam Państwa, żeby poznać... To też jakaś opatrzność, no, albo szczęście, albo szczęścia, bo tenże generał Krajowski z tą 18. Dywizją, nazwaną właśnie Żelazną, na Ukrainie, w okolicach Borodzianki i też Brodów, uratował front polski. Następnie, co się dzieje, proszę Państwa? Kiedy rusza ofensywa sowiecka, tenże Krajowski... Już po tej gigantycznej zasłudze uratowania frontu na południu jest przetransportowany właśnie do wsparcia 5. Armii Sikorskiego. Ale zanim jeszcze to on odegrał bardzo istotną rolę w hamowaniu posuwania się Budionnego właśnie na Galicję i Lwów. No tak, ogromna rola. Bo to nietypowe działanie. Tak. Piechota hamuje działania jazdy, a to jest powinno być odwrotnie. Jazda powinna nadawać. Ona się posuwa cały czas za tą jazdą i ją szarpie i tak dalej. To było właśnie kluczowe zadanie, które Krajowski tam odgrywał. Zatem mamy Ukrainę. Potem jest w tej desperacji rzucony tutaj, do 5. Armii. I co się okazuje, że w tej 5. Armii drugi raz Dywizja Krajowskiego ratuje front. To znaczy ratuje front. Trudno powiedzieć, no i ma podstawową wtedy masę uderzeniową idąc 14 właśnie spod tego tam Sochocina w kierunku tym. Odgrywa ważną rolę, na pewno ważną rolę odgrywa, ale... Nawet o samowoli generała Krajowskiego, która gdyby nie do niej nie doszło, to front by pękł. Czy pan się z tą opinią zgadza? Nie zgadzam się, natomiast jest ogromny konflikt nastał między generałem Krajowskim a generałem Karnickim. Właśnie związany z Ciechanowem, z tym zajęciem 15 Ciechanowa, że to było samowolne zajęcie przez właśnie Karnickiego. Nawet grożono sobie sądami wojennymi i tak dalej.
generał Karnicki został, no powiedzmy, zdjęty z dowódcy tej brygady i praktycznie przestał już dowodzić. On później w delegacjach politycznych tam brał udział i tak dalej. No i ostatni akord, jeśli chodzi o żelazną dywizję generała Krajowskiego, no to jest bitwa niemeńska, gdzie dywizja, będziemy o niej oddzielny program robić, oczywiście. Więc tylko zaznaczam, że ta dywizja odznaczyła się we wszystkich trzech etapach działań wojny z bolszewikami i w każdym odegrała niezwykle chlubną lub wręcz zasadniczą dla uratowania frontu rolę. Panie profesorze, zakończę książkami, ponieważ tu są książki pana profesora, jest ich całkiem sporo, oczywiście należy je reklamować. W dniu dzisiejszym chyba te dwie są najważniejsze, panie profesorze, ponieważ ta pierwsza to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych prac w dorobku pana profesora. To znaczy nie objętościowo. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. 4 polskie wydania plus 2 pod innymi tytułami, 1 w Moskwie wydane, czyli 7 wydań tej książki jest. Warszawa 1920. Proszę państwa, książka, która w niezwykle kompaktowej formie przedstawia w niezwykle uczciwy sposób bitwę warszawską z uwzględnieniem właśnie tych odcinków, które, jak pan tutaj profesor raczył zaznaczyć, przez niektórych być może propagandystów, należy ich nazwać historyków. Niech oni sobie będą. Jest po prostu pomijana. Mam nadzieję, że to się zmieni po publikacji najnowszych prac i dzięki państwu, ponieważ mając internet, macie państwo możliwość także wpływać na tą rzeczywistość. Promujmy prawdę, a nie mity. No i druga książka, Wojna polsko-rosyjska, mity, legendy, fakty. Tutaj macie państwo wyciąg tychże właśnie największych mitów, legend i faktów, a ja z mojej strony, panie profesorze, bo tu jest książek więcej, jeszcze między innymi Niemen, ja z mojej strony chciałem państwu też tutaj, pozwolę sobie na moją taką osobistą prezentację poświęconą literaturze związanej z wojną bolszewicką i weryfikacji tej literatury właśnie przeze mnie, bo jestem, nie ukrywam, pasjonatem tego okresu. Mam taką książkę ze sobą, Józef Piłsudski, rok 1920. Zachęcam państwa, żebyście państwo weszli w posiadanie tej książki, ona jest dosyć łatwo osiągalna, tego bardzo dużo... Znowień było dużo. Dużo tego wydrukowano. I proszę państwa, a to jest druga praca, chwalona przez Piłsudczyków, cytowana podstawa, proszę państwa, wielu książek, w których wychwala się właśnie rolę Piłsudskiego. I druga książka, mam tutaj co prawda tylko taką w wersji kserowanej, Rozważania o bitwie warszawskiej 1920 roku Jędrzeja Giertycha. Proszę państwa, ta książka, najbardziej właśnie nielubiana książka Giertycha, endecka, której zarzuca się kłamstwa, manipulacje, proszę państwa, no nieprawdopodobne rzeczy. Otóż ja poświęciłem trochę czasu i przeczytałem obydwie te pozycje i z przerażeniem muszę stwierdzić, że manipulacji i kłamstw najwięcej dostrzegam porównując te dwie prace, właśnie w tej pracy, proszę państwa, którą to w poprzednich częściach wielokrotnie cytuję, rozmawiając z panem profesorem, gdzie Józef Piłsudski po prostu tworzy, no w taki sposób przedstawia rzeczywistość, że no można się czasami za głowę, panie profesorze, złapać wręcz. No to są wspomnienia. Wspomnienia zawsze mają subiektywny pewien... Tymczasem książka Giertycha, podchodząc do której zakładałem, że pewnie natknę się tam na masę manipulacji, jakichś oskarżeń, okazuje się, że ta książka jest pisana naprawdę z wysokim poziomem rzetelności, gdzie tenże Giertych, na przykład rozważając bardzo dokładnie opinię generała Weiganda, tak, dwutorowo, tak, czy mógł mieć rację, czy nie mieć racji, no naprawdę stoi to na dużo wyższym poziomie. Ta praca krytykowana tak przez Piłsudczyków stoi na dużo wyższym poziomie merytorycznym niż książka Rok 1920 Józefa Piłsudskiego. I na zakończenie mała książeczka, proszę państwa, 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Książka, właśnie książeczka, tak? Książka bardzo często cytowana przez Piłsudczyków. Uwzględniają oni w bibliografii, ukazując niejako, że tak wielu ludzi chwaliło właśnie Józefa Piłsudskiego jako tego dowódcę. Proszę państwa, wysiliłem się, zdobyłem tą pozycję. Okazało się z przerażeniem, że ta książka to wcale nie jest jakieś tomiszcze, tylko to jest, proszę państwa, taka trochę broszurka. To są wspomnienia. I tak, są to wspomnienia, więc na zakończenie, panie profesorze, bardzo bym pana prosił. Tak. Słów kilka na temat tej książki. Edgar Vincent, wicehrabia d'Abernon, 18. decydująca bitwa w dziejach świata. I jeszcze tylko jedno zdanie ode mnie, subiektywizmu. Józef Piłsudski, wśród Piłsudczyków jest takie zdanie, że ta praca ukazuje właśnie, że Józef Piłsudski wygrał bitwę warszawską, no bo przecież Lord d'Abernon pisze, że Józef Piłsudski wygrał, też był autorem zwycięstwa pod Warszawą. Tymczasem co się okazuje? Lord d'Abernon chwali na przykład Sikorskiego bardzo mocno. Nawet stwierdzenie, tu jest już nie pamiętam gdzie, że to była jedna z kluczowych właśnie ról. Kluczowych działań. Tak. Weigand zresztą też podkreślał, też to dodać należy, że Piłsudczycy, którzy cytują Weiganda, nie dodają, że tenże Weigand w rozmowie chyba
z Zalewskiej, już nie pamiętam, ale wankarze, to są znane no, odnalezienia ten, mówi wprost, że armia Sikorskiego odegrała kluczową rolę w zwycięstwie nad bolszewikami. I tenże hrabia chwali także Józefa Piłsudskiego. Natomiast jaka jest różnica? Różnica jest taka, że chwaląc Józefa Piłsudskiego, on sam stwierdza, że swoje zdanie na temat Piłsudskiego formułuje w oparciu o co? Jak państwo myślicie? W oparciu o tą książkę. Oddaję panu głos. To znaczy, czyli w oparciu tak, o Józefa Piłsudskiego. Wymieniony tutaj autor był szefem misji francusko-brytyjskiej, Brytyjczyk zresztą, która udała się do Warszawy dla niejako wsparcia strony polskiej w czasie tej wojny. Powiedzmy sobie, była to namiastka tego, co Brytyjczycy, alianci się zobowiązali wobec Polski. Nie dali faktycznego wsparcia, więc wysłali misję. Ale ta misja miała także przekaz i on był jednocześnie ambasadorem, to dyplomata, to nie jest żaden, powiedzmy sobie, wojskowy czy coś, z krwi i kości dyplomata, polityk, tego ambasador w Berlinie jednocześnie. Ale u jego boku niejako tą misją wojskową kierował generał Weigand, który tu wielokrotnie był już wymieniany. Ta misja miała jedno z zadań, które miała, to między innymi takie była wola Lloyda George'a, premiera Wielkiej Brytanii, Milleranda, prezydenta Francji, ażeby odsunąć Piłsudskiego ze stanowiska naczelnego wodza i zastąpić go przez generała Weiganda. Czyniono wiele na ten temat. Odbywały się tenże autor miał rozmowy z naszymi politykami, z Sapiehą między innymi, nie tylko z innymi, na ten temat, ale patriotyzm polski no, okazał się taki, że no, na ogół nie cierpimy, jeżeli ktoś tam chce narzucić kogoś, a nie. Natomiast panie profesorze, dodam tylko, że ja znalazłem w jakichś wspomnieniach, znalazłem te informacje o tym, z tych rozmowach z Weigandem poprzez właśnie księcia Sapiehę i zauważyłem, że Józef Piłsudski proponował jemu właśnie Weigandowi, żeby zastąpił generała Rozwadowskiego i to chyba było 10 lub 11 sierpnia, czyli w przeddzień Bitwy Warszawskiej. Tak, tak, Józef Piłsudski chciał zastąpić Rozwadowskiego Weigandem. To znaczy, no, widocznie pozbyć się jak konkurenta tego. Tutaj na pewno odegrał kluczową rolę jednak Weigand, który uznał, że niech Polacy sami dowodzą w tej materii, on będzie doradzał i zgodził się, przecież był kandydatem, nie byle kogo, tylko wymienionych polityków, godził się pełnić bliżej określoną funkcję doradcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. No, między tymi doradcą a Rozwadowskim też dochodziło do pewnych tam różnych niuansów. Korespondencje prowadzili drogopocztowo, a pokoje zajmowali obok siebie czasami. Ale jak mamy postrzegać tą książkę? To znaczy, ufać jej, bo Piłsudczycy ją bardzo często cytują, powołują się, podkreślam, wybiórczo na nią. Wybiórczo. To znaczy, on w pewnych wersjach, to jest subiektywizm jego patrzenia cywila na tą wojnę. On chwali Piłsudskiego w oparciu o książkę, którą napisał Piłsudski o sobie sam. No. Tak. Generalnie Lord Aberdeen... On się nie zajmuje sprawami wojskowymi, ale tutaj, jak pan powiedział, on dostrzega rzeczywiście piątą tą armię i tą jej rolę w tej etapie. Ja uważam, że jest to książka wspomnieniowa, jak wszystkie książki wspomnieniowe musi być traktowana. Subiektywizm wynika z niej. Był politykiem po prostu. Politykiem. I nie chciał krytykować być może Piłsudskiego. Nie chciał bezpośrednio krytykować, ale jednocześnie pokazuje te tło całe, to co się działo, te powiedzmy sobie te narady, Rady Obrony Państwa i tak dalej. No, Rada Obrony Państwa, czyli to, co decydowało o działaniach politycznych państwa, ona podejmowała kluczowe decyzje. I ona uznała jednogłośnie, że należy pozostawić Piłsudskiego na stanowisku naczelnego wodza. Tam był i Dmowski przecież w tym, między innymi w tej radzie. Była to odpowiedzialna ze wszechmiar, myślę. Sądzę na ten okres tak.
Decyzja rzeczywiście odpowiedzialna, bo zawirowania byłyby, na pewno autorytet Piłsudskiego był duży w społeczeństwie. Tylko chaos by to Tylko powiem. Chaos wynikający z działań. Dobrze. Panie profesorze, jak zwykle żeśmy przedłużyli, na zakończenie zostawiłem sobie taki smaczek. Otóż dowódca Frontu Północnego, generał Józef Haller, mógł dostać order virtuti militari wysokiej klasy. A jak się okazuje, jakiś czas temu także oczywiście badałem biografię generała Hallera, okazało się, że generał Haller, ze zdziwieniem stwierdziłem, miał order virtuti militari, ale tej najniższej klasy, czyli Srebrny Krzyż. Piątej klasy. Natomiast kiedy była dyskusja nad daniem mu tego orderu, doszło na posiedzenie kapituły orderu virtuti militari do awantury. Tak. Nie przyznano mu orderu virtuti militari. Tak. A kto kapitule przewodniczył, panie profesorze? No, Piłsudski. Myślę, że tym wątkiem zakończymy. Znam to posiedzenie, wiem, jaka była dyskusja i tak dalej. Zresztą niejako Hallera tak niejako pokrzywdzono co nieco. Tego. Wychodzi na to, że bratanek Stanisław Haller chyba miał wyższe virtuti militari niż Józef. No podejrzewam, że tak, ale on był dopiero ten w styczniu 1920 roku awansowany na generała, a ten już wiosną 19 roku był generałem broni, czyli najwyższy stopień generalski. A virtuti militari miał takie, jak mieli jacyś tam podoficerowie? To znaczy, ale jedno jest ważne. Mhm. Virtuti militari klasy piątej był nadawany za waleczność, a nie za, powiedzmy sobie, polityczne zasługi, czyli na polu walki za zasługi. No, pamiętajmy o tym po prostu. Dodałem taką anegdotkę na koniec, żebyśmy pamiętali, że wielu dowódców nie doznało należytej im chwały po tej wojnie z bolszewikami. Na pewno niech poszli w zapomnienie. Niektórzy później byli represjonowani. No, różne były losy. I tego generała Krajowskiego także były losy, kiedy został odwołany. No, takie życie. Takie życie, proszę Państwa, w ten sposób oto kończymy niepoprawną, bardzo niepoprawną, gorąco było, część poświęconą bitwie na północnym odcinku linii właśnie polskich w czasie wojny z bolszewikami. W tym momencie zapraszam Państwa na kolejne niepoprawne, nieolukrowane mitologią programy historyczne, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić. Chociażby z panem profesorem Lechem Wyszczelskim, którego po raz kolejny byłem zaszczycony gościć w naszym studiu. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za cierpliwość do mnie, do moich tutaj anegdot, które tutaj dodaję, ale no, czasami ciężko się powstrzymać. Dziękuję Państwu za uwagę raz jeszcze. Do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby wspierać niezależne media. Takie programy powstają właśnie dzięki Państwu. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Łapcie się za głowy. Do zobaczenia.